Hej, hej. Hej, dzisiaj sobie porozmawiamy. Materiał dyskusyjny, szybka dyskusja na tematy bieżące. A tematem bieżącym dzisiaj jest temat biletów na koncerty The Weeknd. Żeby uściślić, chodzi o wokalistę, artystę, muzyka z Kanady. Opisane NKD na końcu. Jeden szczegół może zmienić wszystko. Ale temat jest dużo szerszy, dużo większy. Dotyczy większej puli koncertów, a dokładnie dotyczy jednego organizatora, czyli Live Nation. I przy okazji zahaczymy też, myślę, o Ticketmaster, czyli w ogóle Live Nation Entertainment. Jakoś jak przyznawaliśmy nagrody brązowego dzbanecznika za ubiegły rok, Michał miał właśnie, jak się okazuje, niestety proroczy pomysł, żeby wybrać tutaj Live Nation, znaczy proroczy. Było dużo argumentów, żeby już wtedy, żeby właśnie ich uhonorować jakimś takim bardzo negatywnym wyróżnieniem, bo niestety to, jak ta firma działa, w jaki sposób zmienia to, jak konsumujemy kulturę, no jest po prostu przerażające, ale okazuje się, że to nie zamierzają się nigdzie zatrzymać, tak? O co chodzi? Konkretniej 9 sierpnia The Weeknd zagra na Stadionie Narodowym. Ceny biletów, jeśli chcecie sobie stać pod sceną, to jedyne 1200 zł. Mam nadzieję, że nie jest to dla was problem. Za jakieś fajne miejsca na trybunach 1600. Ale nie martwcie się, jest także opcja przyjaźniejsza portfelowi. Za jedyne 221 zł lub jeśli chcecie mieć bardzo fajną pamiątkę z tego wydarzenia w postaci biletu kolekcjonerskiego, no to możecie zapłacić też 251, szarpnąć się troszkę. Możecie nabyć bilet właśnie na ten koncert. Jest jednak mały haczyk. Michał, jaki to jest haczyk? Haczyk jest taki, że nie zobaczycie koncertu. Tylko go usłyszycie. Być może. Bo miejsca te znajdują się na trybunach za sceną. Tak organizator Live Nation postanowił spieniężyć miejsca, które zwykle się nie sprzedają, no bo czemu miałyby się sprzedawać, jeśli scena znajduje się po jednej stronie całego tego miejsca, całego tego stadionu, okrągłego stadionu, owalnego stadionu, no to jaki sens mają miejsca z tyłu za sceną, gdzie A, dźwięk jest gorszy, B, bo to powinno być w zasadzie A, nie widać niczego. Chyba, że idziecie na koncert Metaliki i jest tam ten ta scena na środku, ale na The Weeknd to nie jest ten przypadek. Macie trybuny od G4, G5 do G16, G17 i od D1 do D10, z których nie widać. Tak, chociaż wydaje mi się, że wiesz, te trybuny, o których ty wspominasz, te takie pod skosem niby jeszcze, nie? Ten listek figowy, że to jest tak trochę pod skosem, że będziesz przynajmniej widział tych ludzi, którzy widzą ten koncert. Będziesz mógł się cieszyć ich radością, nie? To wydaje mi się, że to jest damage control, bo ja czytałem też, że ludzie wcześniej widzieli dostępne bilety na te trybuny już, wiesz, bezpośrednio za sceną, gdzie będziesz widzieć po prostu tylko rusztowanie. Pytanie, czemu w ogóle poprzestawać na czymś takim, skoro już to jest jakość, którą organizator twierdzi, że jest okej, zapewnianie takiej usługi, czemu na przykład nie zrobić koncertu na parkingu, nie? Przed stadionem. Znowu stówkę spuścimy, postawimy telebim. No ja pierdolę, no, to jest po prostu jakiś koszmar, nie? Śmialiśmy się, narzekaliśmy na te Golden Circle na 3/4 płyty parę lat temu. Teraz, no, jak widać, nie ma w tym pociągu żadnych hamulców, nie ma żadnego wichajstru bezpieczeństwa. No, jedziemy po prostu w przepaść. Jedziemy. I Live Nation jest z tego dobrze znane. Wspomniałeś ten Golden Circle, czyli przestrzeń, która teoretycznie powinna być miejscem, w którym widać lepiej, słychać lepiej, znajduje się bliżej sceny. Ten Golden Circle był robiony do połowy, chociażby na koncercie Guns N' Roses. Potem nawet i dalej, co tak jakby przeczy temu, czym Golden Circle, czym miejsca droższe, bliżej sceny powinny być. Wiesz, ja pamiętam, że jak były te Sony Sphere pierwsze i tak dalej, to czy koncerty na przykład Majdanów w Polsce te w latach 2010, coś koło tego, to już samo istnienie Golden Circle, tego, że musisz zapłacić 150 zł, żeby być bliżej sceny, to już wtedy było takie, to nie jest fajne. To nie jest w duchu tej muzyki, nie? A stało się to z biegiem lat po prostu standardem i standardem, który
jak się okazuje, nie służył do tego, żeby zapewnić komuś cokolwiek, tylko żeby jeszcze bardziej to okno, jeszcze bardziej wytrzymać konsumenta, przesuwać i po prostu konsumenta wykorzystywać, mówiąc kulturalnie. Były też takie akcje jak z koncertem Morrisseya, gdzie Morrissey wyszedł w trakcie, koncert się nie odbył, a Live Nation jako osobom, które na ten koncert przyszły, nie zwrócił im biletów, nie tylko nie zwrócił im biletów, nie zwrócił im pieniędzy za koncert, który się nie odbył, ale w ramach rekompensaty dostali 25 zł jako bon na zakupy następnego biletu, gdzie wiadomo, ceny zaczynają się od stówki, idą w górę, jeśli chodzi o Live Nation w tysiące, więc co takie 25 zł może robić, co też jest niezgodne z prawem i niezgodne z regulaminem samego Live Nation. Ja pamiętam w ogóle, że jakiś gnój dziennikarz napisał po tym koncercie, że maluczcy fani, którzy narzekają na to, że wielki artysta wyszedł i się domagają zwrotu pieniędzy, powinni zamknąć mordy i się cieszyć, że mogli być świadkiem po prostu takiej historycznej chwili. To jest niestety, jak widzicie, szerszy problem, nie? To nie tylko jest szalejąca korporacja, ale też to, że się na to pozwala po prostu w pewien sposób. Chociaż ale ja szczerze mówiąc w bojkoty konsumenckie nie wierzę, jeśli chodzi o tak dużego gracza, bo oni mają taki monopol rynku, no właśnie, to już chyba o czym chciałeś powiedzieć, że co z tego, że nie wiem, 100-200 osób sobie nie pójdzie na koncert, jeśli oni kontrolują nie tylko wszystkie kanały sprzedaży biletów, ale też lwią część samych miejscówek, tak? I przez to no po prostu de facto szantażują artystów, którzy muszą z nimi współpracować, tak? O tym chciałeś pewnie teraz pogadać. No tak, właśnie chciałem powiedzieć o tym, że dominującym głosem w dyskursie na temat cen biletów i tych biletów w ogóle na koncert The Weeknd, które mają znaleźć się za sceną, i jest to, że to jest nasz wybór jako konsumentów, bo my idziemy na te koncerty. I gdybyśmy wszyscy zbojkotowali koncerty Live Nation, to stałoby się inaczej i przestaliby to robić. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, bo Live Nation po pierwsze wyciągałby w takiej sytuacji, powiedzmy, nawet jeśli tam z 500 osób by powiedziało, ok, nie idę na jakiś duży koncert Live Nation, rzeczywiście mieliby jakieś straty, to nie byłyby straty, które by ponieśli oni, ale by sobie oni to odbili na właścicielach miejsca, promotorach, na wszystkich, którzy są dookoła, którzy w jakiś sposób czerpią pieniądze z tego, a oni byliby na samym końcu tego układu pokarmowego straty, oni by w gruncie rzeczy nie stracili. Dodaliby przy następnym koncercie, równie dużym albo i większym, dodatkową opłatę manipulacyjną przy zakupie biletu, no bo oni, organizator Live Nation, Live Nation Entertainment, jest też jednocześnie właścicielem Ticketmaster, czyli największej sieci do kupowania biletów na świecie, więc odbijał sobie to dodatkową opłatą, których i tak już jest tak dużo, że czasami przekraczają nawet cenę bazową samego biletu. Dokładnie. I my tutaj jako konsumenci nasz bojkot niewiele może dać, bo tu trzeba konkretnych praw antymonopolistycznych, które sprawią, że będziemy mieli alternatywę. Artyści będą mieli alternatywę. Oraz tego, że te usługi będą dostarczone w pewnym standardzie. Ja tutaj nie wierzę w to, że ten rynek sam się ureguluje, no bo jak widać, no idzie mu to raz, że średnio, dwa, że jestem przeciwnikiem przerzucania całej odpowiedzialności na konsumenta. Konsument nie podejmuje równej walki tutaj na tym polu. Dla kogoś zobaczenie The Weeknd może być marzeniem życia, nie? Korporacja ma po swojej stronie całą machinę promocyjną, którą pompowane są miliony, naprawdę miliony dolarów. W interesie konsumentów jest to, żeby istniały prawa, które ich po prostu chronią przed tym też, żeby ktoś mógł im sprzedawać właśnie takie absolutne gówno, jak bilety na koncert, którego nie będziesz mógł obejrzeć. Dla mnie takim dosyć dobrym przykładem, gdzie można to zrobić na przykład, gdzie nie tylko należy obciążać konsumenta, jest na przykład branża gier komputerowych, gdzie większość gier jest już teraz
traktowana w jako po prostu usługa, tak, nie produkt, który się sprzedaje. I w wielu tych grach, jak wiecie, pewnie jest taka mechanika jak lootboxy. Jakieś mikrotransakcje, które pozwalają wam kupić losowy zestaw dóbr, przedmiotów cyfrowych, tak, które w tej grze będą. Od lat trwają kampanie dziennikarzy całego środowiska, żeby jak najbardziej te mechaniki usuwać z gier, no bo po pierwsze one są zmontowane przez ludzi, którzy naprawdę są w tym specjalistami, tak, żeby żerować na osobach najbardziej wrażliwych, na przykład na dzieciakach, na osobach, które mają problemy z kontrolowaniem swojego budżetu, na osobach, które boją się FOMO, tak? Na osobach, które mają problemy z hazardem, no bo ten czynnik losowości, te wszystkie karty w FIFA-ch i innych gównach, to są te mechanizmy i ci ludzie tutaj padają po prostu ofiarą. I rzeczywiście dużo sensownych działań ustawodawczych zostało podjętych w tę stronę, żeby właśnie takie praktyki rugować, więc jeśli możemy w gierkach, to czemu nie możemy zadbać o to, żeby organizator koncertu kurwa musiał jednak sprzedać bilet na koncert, a nie na taką parodię, tak? Problem z Live Nation ciągnie się latami. W latach 90., co już zresztą będę powtarzać już kolejny raz, bo już wspominałem też w naszym materiale podsumowaniu rocznym, w latach 90. już był problem, żeby duzi gracze, duzi muzycy, duże zespoły, duzi artyści mogli znaleźć alternatywę do Live Nation, jeśli chodzi o koncerty, bo nie byliby w stanie wynająć miejsca odpowiedniego do ich potrzeb, bo Live Nation podpisuje umowy z miejscami i stosuje praktyki wręcz mafijne, zastraszając ich do tego, że jeśli nie skorzystają z ich usług, jeśli nie skorzystają z bookingu Live Nation, to żaden artysta nie pojawi się już więcej w ich miejscu, nie pojawi się więcej na tym stadionie, nie pojawi się więcej w tej sali koncertowej. Live Nation trzyma w swoich szponach zarówno artystów, jak i miejsca, w których odbywają się koncerty. Nikt, żaden większy gracz, a ostatnio widząc po koncertach, które organizują również chociażby Death Grips, czy JPEG Mafia, czyli artyści, którzy są kojarzeni bardziej z jakimś undergroundem, czy może bardziej z jakąś kulturą internetu. Żeby istnieć na jakąś skalę, żeby zarabiać na jakąś skalę jako artysta muzyk, a obecnie również jako, nie wiem, stand-upper większego kalibru, trudno jest uciec od tego Live Nation. Przez to, jaki Live Nation wyrobiło sobie monopol, przez lata, jeszcze bardziej pogłębiając to, łącząc się z Ticketmasterem, gdzie no nie mamy możliwości kupić w innym miejscu biletu, nie mamy możliwości pojechać na przykład do innego kraju i zobaczyć w innym kraju artystę, ale będzie organizowany przez kogoś innego. Nie, bo Live Nation organizuje koncerty na całym świecie, trasy po całym świecie, więc taki argument, że powinniśmy tutaj zrezygnować w ogóle z koncertów organizowanych przez Live Nation, powinniśmy wyjeżdżać do innych krajów, czy zająć się bardziej zespołami, zająć się bardziej koncertami mniejszymi. Okej, dla nas, dla fanów takiej muzyki, dla fanów muzyki bardziej powiedzmy niszowej niż te najbardziej znane zespoły typu Guns N' Roses, Bruce Springsteen czy The Weeknd, no możemy sobie stwierdzić, okej, nie pójdziemy, pójdziemy na mniejszy koncert, wciąż będziemy mieli ten fan, no bo i tak chodzimy na te mniejsze koncerty, ale większość osób tak nie robi. Większość osób pójdzie na ten koncert Guns N' Roses, bo super ekstra trasa ze Slashem i z Duffem i w ogóle powroty, największe hity jest super i oni chcą to usłyszeć. Ludzie chcą to usłyszeć, bo to jest muzyka, której słuchają, bo to jest ta rozrywka, której oczekują. Pójdą na koncert Beyoncé, bo takiej muzyki słuchają, tak z taką muzyką obcują i wierzę tutaj ten problem poznawczy, ten problem tego, że my tutaj siedzimy w tej swojej bańce i uważamy, że niektórzy, że wszyscy w ten sposób funkcjonują, wszyscy traktują muzykę jako coś do poszerzania swoich granic jakichś intelektualnych i chodzimy poznawać nowe, lokalne zespoły. Nie sądzę. Większość wciąż traktuje to jako często weekendową rozrywkę, czy rozrywkę już teraz częściej, raz na rok, jakieś jeden czy dwa koncerty duże na rok. I to jest takie wydarzenie, coś, co można opowiadać potem latami, bo spoko, możemy sobie opowiedzieć, jak ktoś się zżygał na koncercie Mgły,
ale wciąż mainstreamowo bardziej popularna będzie Beyoncé i wydarzenie i całe te show niż jakiś, niż nawet najlepszy koncert mgły. Zresztą hej, jeśli chcecie sobie poszerzać horyzonty Beyoncé i tak dalej, to jak najbardziej Lemonade jest giga albumem. Ja chciałbym móc, wiesz, z tym plumieniem pójść też na takie koncerty wielkich artystów, nie? I okej, okay, no ode mnie Live Nation ani złotówki nie dostaną, no ten Death Grips też sobie odpuszczę, ale no wydaje mi się, że tutaj powinno pójść jakieś ustawodawstwo, a nie niestety tylko i wyłącznie postawy konsumenckie, no bo to nie jest bitwa, którą można wygrać w ten sposób po prostu. Zresztą wspomniałeś Bruce'a Springsteena, tak, który był jednym z najgłośniejszych krytyków w ogóle tego połączenia Live Nation i Ticketmastera w 2009 roku. Wiecie, kto organizuje koncerty Bruce'a Springsteena? No kurwa Live Nation, bo po prostu to jest ekonomiczny pistolet przystawiony do głowy. No. Swoją drogą ciekawostka, merger miał miejsce za czasów administracji Obamy, więc jeśli uważacie, że Partia Demokratyczna jest super lewacka, super postępowa i tak dalej, no to tak, tak, tak to właśnie wygląda. Przynajmniej, bo teraz niby za administracji Bidena coś tam się odblokowuje, ten po tej aferze z Taylor Swift, Departament Sprawiedliwości zaczął się przyglądać Ticketmasterowi i tak dalej. No bo doprecyzowując, fani Taylor Swift nie mogli kupić biletów na jej trasę, system się przeciążył, a potem jak już były dostępne, to wciąż był problem z ich kupieniem. Jedynym dostawcą, jedynym dystrybutorem tych biletów był właśnie Ticketmaster. Normalnie powinno to funkcjonować tak, że to nie działa? Gdzie indziej? W grudniu też bodajże była afera z raperem Bad Bunny, takiego koncertem w Meksyku, gdzie w drugą stronę to zadziałało. Owszem, fani kupili tysiące biletów, które okazało się, że są nieważne. Dowodów na to, że to połączenie, że ten monopol, że ta niewidzialna ręka rynku nie działa, że ten system nie funkcjonuje dobrze, że najwyższy czas, żeby ten system zmienić. No ale niestety nie jest to takie łatwe, bo ten, kto ma pieniądze, ten w dużej mierze kontroluje prawo, przynajmniej jeśli chodzi o Stany. Taki sobie los zgotowali właśnie, chociażby idąc śladami szkoły chicagowskiej, Uniwersytetu Chicago. I no tak to się kończy. Może coś się zmieni. Czy warto, powiedzmy, podejmować taki obywatelski protest, nie chodząc na koncerty Live Nation? Pewnie. Jak najbardziej zachęcam, jeśli uważacie, że będziecie się czuć z tym moralnie lepiej, spoko, ale na dłuższą metę większe benefity, więcej może nam dać, to jeśli będziecie rzeczywiście swoje obawy, swoje przemyślenia, swoje to co widzicie, chociażby to, co widzicie z The Weeknd, będziecie kierować do instytucji, które mogą rzeczywiście coś zmienić, do UOKiK, będziecie pisać, będziecie słać listy, akcje takie zorganizowane, słania listów mogą rzeczywiście coś dać. Nie wiem, czy w naszym kraju, oby, może. I mówić o tym głośno, o tym, że wam się to nie podoba. Bo jeśli będzie was dostatecznie dużo, to ktoś w końcu ten głos usłyszy. Zobaczy, że może też na was mimo wszystko zrobić jakiś kapitał polityczny. Zainteresuje się tą sprawą. Zwiększy się na pewno też świadomość, tak? Bo to jest ważne, żeby jednak o tym mówić, tak? Nawet jeśli to jest dla was ten jeden koncert rocznie, który no przebolejecie, no bo to jest marzenie waszego życia. No okej, okay. Trudno sobie tutaj ważyć na szali i takie rzeczy, ale mówcie o tym, że wam się takie praktyki po prostu nie podobają i że powinna zajść tutaj jakaś zmiana. I wysyłajcie tym ludziom bomby do domów. W Minecrafcie, oczywiście. Oczywiście, w Minecrafcie. To tyle na dzisiaj, ale podejrzewam, że jeśli chodzi o Live Nation i praktyki Live Nation, to nie jest nasz ostatni materiał. Chociaż myślę, że wolelibyśmy w przyszłości nagrywać już na temat tego, że coś się rzeczywiście zmienia, ale mam przeczucie, że jeszcze chwila minie, zanim rzeczywiście coś zacznie się zmieniać. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się mylę, ale mam takie przeczucie, więc tak jak Piotr mówił, mówcie głośno o tym, jak
może zmienić się prawo, jak może zmienić, mogą zmienić się praktyki Live Nation, dlaczego się wam to nie podoba. Może nie warto narzekać na to, że ktoś na te koncerty chodzi, bo na przykład chce sobie zobaczyć artystę, którego słucha przez całe życie i to jest na przykład ostatnia okazja, żeby to zrobić. Tak myślę. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Mamy nadzieję, że trochę spuściliście powietrze razem z nami tutaj. To był taki rant. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie w komentarzu Boss Springsteen. Od nas to wszystko. Widzimy się wkrótce. Cześć. Cześć.